Hej, hej, witam się z Wami bardzo serdecznie w moim kolejnym daily vlogu. Mam nadzieję, że Wam dopisuje humor i zdrowie, no i pogoda. Jeżeli chodzi o humor, to chyba widać po załączonym obrazku, że u mnie jest ok, jestem pełna energii. Pomimo takiej pogody niezbyt fajnej, bo dzisiaj jest takie zachmurzone niebo, zero słońca, chyba będzie padało i jest do tego zimno. Dzisiaj jest bardzo zimno. Tak, tutaj te pogody są dziwne. Tutaj w ogóle Anglia, to trzeba się przyzwyczaić, że w większości to pada. Są miejsca w Anglii, gdzie non-stop praktycznie pada i tylko kilka dni na przykład w ciągu roku jest słonecznych, a tak to cały czas pada. Misiek mi to nawet powiedział, bo on często podróżuje po całej Anglii, Szkocji, Walii, nawet Irlandia, także tak. I zobaczcie, pomalowałam sobie pokój wczoraj, już wyschły te ściany i zawiesiłam delikatnie dzisiaj te obrazki, te stare obrazki, stare, nie stare, no w sumie to one mają ile, kilka miesięcy. Zawsze mogę sobie wydrukować jakieś nowe obrazki, powkładać, ale na razie niech będą te. Tutaj dałam ten sztuczny kwiatek, co kupowałam w B&M-ie. Nie w B&M-ie to było w Pepco angielskim. Nie wiem, czy w Pepco angielskim jest to samo, co w polskim, ale wątpię. Chyba raczej nie. Może niektóre rzeczy są podobne. Resztę to sobie dorobię. Wezmę na pewno z pokoju Hani ten obraz z charity shopu. I może tą szafeczkę taką vintage. Wiecie, nie chcę, żeby w jej pokoju było w moim stylu. To jest jej pokój i ona, i to jest tej malutkiej pokój, także mają mieć tak po dziecięcemu jakieś tam, nie wiem, Barbie, jakieś tam świnki Pepy, a nie jakieś tam moje, wiecie, mój styl, tak, vintage. Chociaż są takie różne pokoje w stylu vintage dla dzieci, no ale ja sobie powiedziałam, że tylko jedno pomieszczenie będzie takie bardziej w stylu vintage. Będę w swoim pokoju na razie gromadziła, a kiedyś jak będę miała swój dom, to na pewno będzie jakieś pomieszczenie naprawdę super zrobione na vintage i to będą już takie naprawdę profesjonalne rzeczy, szafki, toaletki czy tam... No, obrazy takie ręcznie malowane, wiecie, fajne jakieś. A na razie póki co po prostu zadowalam się tym, co mam. A uważam, że i tak mam bardzo dużo, jestem bardzo Bogu wdzięczna za wszystko, co mam, że mam dach nad głową, że mam co jeść, że mam pieniądze na to, żeby dzieci wykarmić, że siedzę w domu, a Misiek pracuje. I to nie jest jakaś praca taka naprawdę fizyczna. Fakt, że umysłowa jest bardziej, no jest na pewno dużo stresu, ale mimo wszystko dziękować Bogu, że mamy co jeść, mamy gdzie spać, mamy w miarę fajne życie, nie ma co narzekać, naprawdę są ludzie, co nie mają dzieci, wiecie, co jeść, nie mają dachu nad głową, wojny, nie wojny, inne rzeczy, naprawdę trzeba być Bogu wdzięcznym, jestem wdzięczna za to, że mam tyle dzieci, że Bóg mnie obdarował, tym błogosławieństwem, także naprawdę, że mogę sobie na wakacje jechać, że mogę sobie kupić co chcę praktycznie, ale tak naprawdę nie jest mi nic takiego potrzebnego, wiecie, jakieś super mega luksusy, bo ja się zadowalam tym, co mam, naprawdę, a mam dużo. Także nie ma co narzekać, inni mają gorzej, więc tak. No i też niektórzy inni mają luksusy większe, ale wiecie, mnie uszczęśliwia to, co mam, naprawdę. I tak, to tyle chciałam powiedzieć, po prostu jestem, trzeba być wdzięcznym Bogu za to, co się ma, nawet za te czasem niedobre jakieś sytuacje, jakie spotykałam człowieka, za wszystko trzeba być wdzięcznym, bo widocznie taka lekcja człowiekowi też jest potrzebna. Słuchajcie, gdyby nie było w ogóle cierpienia na tym świecie, to by dużo ludzi nie zrozumiało i nie byłoby bardziej pokornym. Ja uważam, że cierpienie jest potrzebne po to, żeby niektórym ludziom usunąć bałwochwalstwo, wiecie, te cechy takie bardzo narcystyczne, takie cechy samolubne. Wtedy człowiek, jak ma cierpienie, to bardziej wtedy może się zwrócić w stronę Boga, w stronę innych ludzi, większa empatia, zrozumienie, a tak to ten, co ma wszystko, to nie widzi tego Boga, nie jest mu wdzięcznym,
myśli, że świat należy tylko do niego i wiecie, ten cały egocentryzm. Także uważam, że w życiu są potrzebne i takie lekcje, i takie. Więc każda dusza przychodzi po to, żeby doświadczać i bólu, i cierpienia, i radości. Tak samo jak mamy słońce, za chwilę pada deszcz, za chwilę jest burza, a po burzy zawsze wychodzi słońce. Nigdy nie jest tak samo. Jakby było cały czas super, to ludzie by się zanudzili tak samo, wiecie, i nie docenialiby wielu rzeczy. Także dużo osób na przykład nie docenia natury, że mamy piękną naturę, a teraz tą naturę tracimy i nagle człowiek zaczyna doceniać to, co miał, tak? Mieliście wolność, nie doceniali ludzie tego. Teraz żyjemy w jakiejś klatce i to, co dopiero nadchodzi, to będzie wielki horror, a Bóg nam dał wolność tak naprawdę. Co, Hanusia? No weź sobie wodę, chcesz? Dobrze. Także teraz dopiero zaczynamy doceniać to, co mieliśmy, przede wszystkim najważniejszą wartością. Nie są pieniądze, nie jest najważniejszy konsumpcjonizm, tak jak dużo ludzi myśli, majątki, wygody, tylko po prostu wartości się liczą, miłość, wsparcie, drugi człowiek, wiecie, wolność przede wszystkim, wolność. Dobra, ale już się za bardzo rozgadałam, także idę do sklepu, muszę kupić kurczaka, najlepiej tego z wolnego wybiegu, żeby był. Naprawdę staram się jak najwięcej jeść organicznych rzeczy, które są pozbawione tych najgorszych toksyn, antybiotyków, jakichś tam ulepszaczy, wypychaczy. Dlatego ja nie jem tak mięsa, bo po prostu, cóż, mięso może byłoby zdrowe, ale pod warunkiem, że nie jest naszpikowane chemią. Dlatego Rosół nie działa, bo jest pełen antybiotyków teraz, tak? Chyba, że jest organiczne mięso. Ale jako mamy pewność, że to jest organiczne? No niby są certyfikaty i wiem, bo ja pracowałam w fabrykach, także tam się robi próbki na bieżąco kilka razy w ciągu dnia, żeby sprawdzić, czy nie ma bakterii, czy nie ma salmonelli, czy nie ma listerni, czy nie ma jeszcze innych, wiecie, jakichś tam chorób i tak dalej. To się na bieżąco sprawdza i są fabryki, gdzie jest jedzenie bezglutenowe, tylko przygotowywane i oni sprawdzają, czy to jest bezglutenowe. Tam są recepty, tam jest wszystko, także no wydaje mi się, że to działa, że jednak są te organiczne i nieorganiczne żywności. Także tak, kochani, także idę po tego kurczaka i Hanie zaprowadzę do przedszkola, bo ona od wtorku zaczyna, a ja Wam powiedziałam od poniedziałku chyba ostatnio. Czekaj, Hanusia, bo mnie ruszasz tą. Ruszasz mi... O, Hania! No nie wchodź na łóżko, bo będziesz ruszała kamerą. Ale kota! Coca-Coli nie wolno, Hanusia. Mów ładnie, przecież Ty mówisz ładnie. Słuchajcie, kochani, także o, teraz będzie kamerą ruszać. Wlazła na łóżko. Słuchajcie, idę do tego sklepu, jeszcze muszę wejść do B&M, może jakąś ceratę kupię na stół, albo jakąś matę do przycinania, żeby tam się nie rozlewały rzeczy, pomimo tego, że się podkładki kładzie. Ja kiedyś miałam ceraty, obrusy, teraz nie kupuję żadnych mebli jakichś takich super, ani tapet, ani fototapet. Mam dwie fototapety, jedna z lasem, druga z biblioteką piękną, ale po prostu szkoda teraz tego kłaść, bo za chwilę będzie to wszystko pomazane i szkoda naszej pracy. A tam, wiecie, tutaj farbą to zamalujesz, podmalujesz w każdej chwili. A tapeta, no co, byś musiał zdzierać i nową nakładać, więc nie ma sensu i nie ma sensu teraz kupować super jakieś mebli na wysoki połysk, czy tam jakieś, wiecie, bo zaraz będą poniszczone. Już mam stół zniszczony z Ikei, ale fakt kilka lat przetrwał, także muszę na niego po prostu... No co ty robisz, Hanusia? No, chcesz się pokazać? No to się pokaż. No, pokaż się. Ups. No. No ładnie wyglądasz, tak? Ładnie ubrana, do przedszkola zaraz idziemy. Idziemy do szkoły? Jest, jest. A ładnie policz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I wszystkie kolory już zna. Mądrala mała. Także no, wejdę jeszcze do charity shopu. I w charity shopie zobaczę, czy nie ma jakichś fajnych obrazków. Wiecie, wszystko małym kosztem, żeby było miło, przytulnie. Od Hani z pokoju wezmę ten, no jak to się nazywa?
obrazek z tą dziewczynką, żeby tu był wszystko w moim stylu, w moim pokoju. Nie będę z jej pokoju robiła, wiecie, tego vintage stylu, bo niech ma swój dziecięcy pokój razem z Szalotką, a ja swój. Także tak. Jak będę miała swój dom, to będę miała na pewno jedno pomieszczenie po prostu z tym stylem vintage, ale to już takie profesjonalne rzeczy. Wiecie, jakieś obrazy malowane. Hania, nie dotykaj ściany, bo ona jeszcze jest wilgotna. Jejku, no widzicie, to jest właśnie to. Dobra, nic, uciekam i widzimy się później. Także zostawcie lajka, zostawcie komentarz, przywitajcie się ze mną, kawkę wypijcie. I idziemy myć naczynia. I zaraz do szkoły. Także na razie, papa. Kuchanusia, jak ty piękną wieżę zbudowałaś. Co to jest? Co to jest wieża? It's tower? No, to jest taki duży bus. London bus. Ślicznie, wow. Hanusia, taki slash. Mamy maszynę do tego, to możemy zrobić w domu takie. Ale masz szota, dobra. Zobaczcie, jaki fajny kombinezon. Bardzo, bardzo mi się podoba. Nie wiem, co to za materiał. Jakiś len połączony z bawełną. Takie szerokie spodnie. To jest bardzo duży rozmiar, ale bardzo fajnie wygląda. Nie, nie jest duży rozmiar, bo 12-14 i kosztuje 22 funty. Super. Bardzo ładny. A tu jest czarny. Ale ten mi się bardzo podoba. Tutaj też coś fajnego. Taki luzacki na plażę, jako piżama. Albo, nie wiem, jako dres. I do tego jeszcze frotka jest też fajne. I to ile kosztuje? Czekajcie, nie widzę tu ceny. 28 funtów. Fajne, zarąbiste. Pani, jak byłam tutaj teraz, czekaj, jak byłam teraz w Charity Shopie, to Hanusia, Szarlotka dostała taką maskotkę. Zobaczcie, chodź tu Hania, pokaż. Sing song. Hania, pokaż Baby Shark, pokaż. No pokaż. No i włącz to. Switch on. Switch on music. No. Zobaczcie. Taką dostała. Takiego pluszaczka grającego. To jest taki prezencik z Charity Shopu. Te babeczki już mnie znają. Bardzo lubią moje dzieci. Także super. Już nieraz dostałyśmy coś fajnego. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. I dziękujemy tym paniom. No słuchajcie, już wróciłam. Czekajcie, troszeczkę to obniżę. Mam nadzieję, że dobrze mi widać. Naprawdę dzisiaj to były tak udane zakupy. Byłam oczywiście też w Charity Shopie, żeby zobaczyć, czy jakieś ramki mają, czy coś w ogóle fajnego mają, czy może są te sukienki po funcie. No i były niektóre, także wzięłam kilka. I nie tylko, bo jeszcze wzięłam taki płaszczyk z River Island, taki letnio-wiosenny, a bardziej bym powiedziała letni. I wyobraźcie sobie, torebkę też wzięłam,
ale dzisiaj Wam na przykład nie będę pokazywała rzeczy z lumpeksu, a naprawdę fajne, zrobię dwa haule najprawdopodobniej, nie wiem ile tych rzeczy mam, ale myślę, że na dwa filmiki starczy, a dzisiaj Wam pokażę po prostu haul z B&M-u. Też uważam, udane zakupy to były. Także kochani, jeżeli macie ochotę zostać, to serdecznie zapraszam. I od razu zaczynam, nie przedłużam. Kupiłam sobie z DAF taki rozświetlający z ceramidami. To jest samoopalaczem taki. Ja sobie kupuję na przykład zamiast takiego tradycyjnego samoopalacza, a mam dwa samoopalacze, ale ja jakoś tak nie lubię i cały czas się zbieram, żeby ten samoopalacz zaaplikować, ale mi się nie chce. Lepiej mi taki balsam, który lekko brązuje skórę. Za każdym użyciem coraz więcej, to ta opalenizna się robi coraz intensywniejsza. I ja wolę taki bardziej efekt. I wzięłam DAF i to, kochani, kosztowało chyba 2,5 funta za 250 ml. Zawsze pamiętajcie, jeżeli kładziecie jakikolwiek samoopalacz, to najpierw sobie zróbcie porządny peeling i tak naprawdę taki samoopalacz prawdziwy to używamy na takie zwilżone oliwką ciało, nigdy na suche, bo będziecie mieć plamy. Mam też do tego taką rękawicę, to już jest któraś moja rękawica. Też z B&M-u, ona chyba kosztowała funta czy funt 50. Kupiłam, bo gdzieś tamtą zapodziałam i nie wiem gdzie. Gdzieś w szafie u Hani umieściłam, bo wszystko muszę chować przed dziewczynkami, przed dziećmi ogólnie. Więc mówię, muszę kupić drugą rękawicę. Ale akurat do tego nie trzeba rękawicy, tylko do samoopalacza. A ten lekko brązujący balsam do ciała to nie trzeba. Wystarczy umyć. To jest taki lotion do ciała. Także no, kosztowało 2,5 funta, a to funta. Wkleję Wam cenę, nie jestem pewna, chyba 2,5 funta kosztował. Kupiłam też, kochani, maseczki, dwie maseczki. Bardzo lubię czekoladowe maseczki. W gabinecie kosmetycznym, kiedy pracowałam, to tam miałam zabiegi czekoladą na ciało. Fajna sprawa. I tutaj kupiłam takie zwykłe maseczki z tej Skin firmy. Chocolate Ice Cream Clay Face Mask. Jedna jest taka. Pojedyncza sztuka, kochani, kosztuje 75 pensów. A jeżeli weźmiecie dwie, wszystkie akurat były zapachy, to wtedy funta płacicie. Także wzięłam dwie, bo to taniej wychodzi. I tutaj jest Natural Blueberry Clay Face Mask z ekstraktami, z kaolinem. Także świetna sprawa, wegańskie. Tak to wszystko wygląda. Tutaj ta pani tak wygląda. O. Także za funta te dwie maseczki wegańskie. Jeszcze raz zobaczcie. No. Wzięłam również, kochani, z Fabulosa koncentrat, który też pisze wegański. Teraz się taka stała moda wegańskie. Nie do końca jestem pewna, że to wszystko jest takie wegańskie. Po prostu, wiecie, nazwy. Jak podadzą, to ludzie myślą, że to jest wegański produkt, a nie zawsze jest to wegańskie. Trzeba patrzeć na skład. Wzięłam taki koncentrat do podłogi, do powierzchni ogólnie, do kafelek, wiecie. Także sobie będę dokładać do wody i tym zmywać, to czyści i nabłyszcza, eliminuje odór i też zabija 99,9% bakterii i wirusów. Także tak wygląda Fabulosa. Ładnie pachnie. Queen Bee, królowa pszczół. Także zobaczymy. Na 25 litrów. Taka. Zaczekajcie, na wiaderko to wystarczy chyba dwie takie zakrętki. I naprawdę ładnie pachnie dom. Ja ostatnio kupowałam, to były na święta, taki zapach świąteczny typowo, to nigdzie nie mogę go znaleźć, to była limitowana edycja.
Ale nie, to było z Zoflora, przepraszam, a to z Fabulosa to jest jakaś nowość, nie wiem. Także to kosztowało chyba 2,5 funta. Co kupiłam? Ta maseczka, zobaczcie, z Unliven, tak wygląda. To jest podróbka z Garniera, tej naturalnej maseczki, za którą bardzo, bardzo przepadam. Jest rewelacyjna i tutaj też jest 3 w 1 i oni wzorują szampony, odżywki i, kochani, maseczki. Wcześniej nie widziałam tych maseczek, dopiero teraz się pojawiły kilka dni temu. 95% naturalnych składników, zobaczcie. Nie widać tego dobrze. To jest maseczka z arbuzem i granatem. Powiem Wam, pachnie nieziemsko. Nie wiem, jak szampony pachną, bo nie miałam akurat... Nie, przepraszam, arbuzowy szampon miałam, ale maseczka ma bardziej intensywny zapach. Po prostu rewelacja. A ten szampon używałam teraz kokosowy, używam i wzięłam odżywkę kokosową. Ale odżywka nie za bardzo mi się sprawdza na moje włosy, są jakieś takie suche, taka wodnista jest strasznie, taka mleczkowata ta odżywka, bardzo taka rzadziusieńka, nie za bardzo ta z tej firmy. Szampon jak najbardziej, ten arbuzowy i ten kokosowy, naturalny, ale odżywka już nie za bardzo. Przynajmniej ten zapach, kochani, makadamia i kokos. Ale odżywka, ta maseczka powinna być dobra. Zobaczymy, ja zdam recenzję, ale teraz zagmatwałam. No, także zobaczymy. To kosztowało 2,25. Także wzięłam. A dzisiaj te maseczki z Garniera, większe opakowanie jeszcze jest od tego, kosztowały 3,50. To też w promocji, bo nieraz za 7 kupujecie na przykład w Butsie. Co jeszcze kupiłam? Ostatnio Wam pokazywałam te dwa kremy Dead Sea z Morza Martwego i z tej samej firmy Skin Dead Sea Minerals jest Salt Body Scrub. Taki, no, z tej całej soli z Morza Martwego scrub. Wzięłam na próbę. On taki wodnisty się wydaje, ale to dlatego, że tam musi być, nie wiem, kokos, jakiś olejek. I tu pisze grapeseed oil, czyli olejek z nasion, grape to jest winogron, olejek lawendowy, coconut oil, no czyli z tego, kurde, z kokosa. Almond oil to jest, kurde, jak to się nazywa? Almond to migdały, witamina E, bardzo fajny skład, bardzo fajny skład, także muszę wypróbować, zaraz tutaj otworzę, zobaczymy, jak to wygląda. To jest chyba zalakowane, o, nie zobaczy. Jak będę to używać, stosować, to Wam po prostu się pochwalę. Tego jest, kochani, 600 gram. O, nie widać tego. A tak wygląda opakowanie. Także kremy, ten pod oczy i ten na twarz, na noc, świetny, naprawdę świetny i pięknie pachnie. Za to, kochani, dałam, jejku, ile dałam za to, 2 funty? Naprawdę dobra cena. Za tyle peelingu do ciała, ekstra. Zanim przywiezie mi misiek moje, misiek już taki stęskniony, on powiedział, że nie chciało mu się jechać, no ale musiał jechać. Zobaczcie, co kupiłam. Tutaj do tego pokoju powieszę nad łóżkiem. Takie obrazy były. Taki obraz z żaglówkami właśnie w takich kolorach i on kosztował 5 funtów, normalna cena, ale on jest akurat w promocji za 2,5 funta, także wzięłam taki obraz za 2,5 funta, będzie bardzo ładnie wyglądał. Tutaj nie oddaję tych kolorów. No i do tego jeszcze jakieś inne obrazki powieszę, jakieś, nie wiem, tak pomyślałam, że może bym jakieś takie z różami, z jakimiś kwiatami, słonecznikami, żeby ożywić ten pokój. Zobaczymy. I kochani, co jeszcze kupiłam? Kupiłam taki koc. Kupiłam taki koc, miś, taki welur w takim kolorze. Bardzo mi się podobał ten kolor. Do Hani, do pokoju, żeby trochę ożywić ten pokój.
Także położę na pościel, na kołdrę, żeby sobie, wiecie, jako kapa, tak? Także super, za 6 funtów. To za 6 funtów akurat. Mówiłam Wam, że będę chciała, kochani, kupić tą, jak to się nazywa, ceratę. Były ceraty po 6, po 7 funtów i po 4 funty były te, co ostatnio kupowałam. Ładne były, ale zauważyłam taki obrus. Taki linen look tablecloth. Taki ładny. Zobaczcie, zaraz Wam tu pokażę obrusik. W takim pięknym kolorze, to jest kolor taki, ja wiem, beż, troszeczkę taki cappuccino, bardzo ładny kolorek. Akurat nawet tutaj jest taki table, taki stół, jak ja mam podobny. Ja mam na 4 krzesła, ale on jest rozkładany, ten stół. Także spokojnie 4 albo 6 osób może się zmieścić, także taki kupiłam ten obrusik. Nawet tu by pasował na ten stolik. Dobra, i ostatnią rzeczą to są perfumy. Znaczy woda toaletowa Ted Baker. Nigdy nie miałam z Teda Bakera perfum. I kupiłam 75 ml. Zobaczcie. Wyobraźcie sobie za ile. Z 32 albo 36 funtów, zgadnijcie ile dałam, nie uwierzycie, 9,99 był w promocji. Także nie zastanawiałam się, tylko wzięłam od razu. Ted Baker London. I z Teda Bakera, kochani, kupiłam torebkę w charity shopie, ale to Wam dzisiaj nie pokażę tego lumpeksowego haula, tylko po prostu innym razem. Także zobaczycie, taką piękną torebeczkę skórzaną kupiłam, z prawdziwej skóry, także super. A to teraz otworzę i Wam pokażę. Także zaraz zobaczymy. Tak wygląda opakowanie. Były jeszcze w promocji ten Lovely. Jeden zapach bardzo lubię, Lovely, taki różowy, bardzo ładnie, tak słodziutko pachnie. Nawet zestawik był fajny, że krem do ciała, jakaś perfumetka i perfumki takie, czy woda toaletowa. Zobaczcie, tak wygląda ta buteleczka. O, tak wygląda. W kształcie trójkąta. Tak wygląda. No, buteleczka jak buteleczka, żadna rewelacja. Liczy się tutaj zapach, kochani. Zaraz tutaj psiknę. Tanie perfumy, a oryginalne. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Ładnie, w miarę ładnie pachną. Zaraz zobaczymy, jak się utleni zapach. Ja zawsze kawę sobie biorę. No, nie brzydki zapach, powiem Wam. Nie jest jakiś rewelacyjny. Ten z Driany mi się bardziej podoba. Ale ten wcale nie jest brzydki, wiecie, zobaczymy, jak ja sobie psiknę może dzisiaj i zobaczymy, jak będzie pachniał. Słuchajcie, za tą cenę z 32 czy tam 36 funtów na 9,99, to na takie codzienne łażenie jak najbardziej. Nie jest brzydki zapach, nie wiem, jak opisać ten zapach. Taki kwiatowy. Nie wiem nawet, co to jest za zapach. Kwiaty? Z czym? Z czymś słodkim. Trudno jest mi opisać, naprawdę. Niech jeszcze pochodzę chwilę, jak mi się przypomni, to Wam wpiszę tutaj najwyżej, czym to pachnie. Jeżeli miałyście ten zapach, to mówcie, czy Wam się podoba, czy nie. Także takie dzisiaj były moje zakupy. Także Misiek już bardzo, bardzo tęskni. Nie może się doczekać już, żeby przyjechać. Dzieciom jest tam dobrze, ale po prostu mieli jechać w te góry, ale chyba nie pojadą z braku czasu, bo Misiek ma bardzo dużo rzeczy do załatwiania, więc nie ma kiedy jechać. Nie ma kiedy jechać. Po prostu innym razem pojedzie do tego kolegi. Być może gdybyśmy pojechali jeszcze razem wszyscy do Polski, to wtedy pojedziemy w te góry do tego kolegi, a tak to po prostu, wiecie, jechać,
na jeden dzień i wrócić, to też bez sensu. No dobrze było, żeby tam został chociaż dwie noce, ale nie ma szans. Ładny zapach, ale jakoś tak, tak bardzo aż mnie nie przekonuje, ale do takiego codziennego używania może być. Także pochodzę i zobaczę. Także jeżeli Wam się filmik spodobał, zostawcie lajka, zostawcie komentarz, subskrybujcie ten kanał. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Powiem Wam, że zaczęłam oglądać jedną dziewczynę. Ona akurat odnalazła mój kanał i fajnie, bo dzięki temu ją też poznaję, poznaję jej kanał. Bardzo ma fajną, pozytywną energię, ciepła osoba. Ona jest spod Newcastle, także jest z Anglii. Mamy wspólne tematy. I kochani, uważam, że ma o wiele za mało subskrypcji. Uważam, że zasługuje na więcej subskrypcji. Tutaj podaję Wam nazwę jej kanału, Aleksandra Pawo przez V. Uważam, że zasługuje na więcej subskrypcji. No może wiecie, jej filmiki nie mają jakiejś super, jak gdyby, znaczy treść jest fajna, tylko że no, ostrości, tak, obraz, niektóre filmiki, ale ogólnie świetny zamysł, świetne pomysły ma, bardzo dobry content, dużo podróżuje, także vloguje i zasługuje na więcej tych subskrypcji, także wbijajcie do niej na kanał, zasubskrybujcie jej kanał i będzie mi też bardzo miło. Niech się dziewczyna rozwija, nie wiem, czy ona to robi w celach zarobkowych, czy bardziej tak hobby, bo ja akurat bardziej tak hobby, lubię to robić, lubię sobie pogadać do ludzi. Po prostu, no wiecie, coś tam ugotuję, no to wrzucam, coś tam kupię, to wrzucam i tak się to kręci, ale jeżeli może ktoś mieć z tego jeszcze pieniądze, to dlaczego nie? Uważam, że jak najbardziej się należy. Każdy tą swoją pracę wkłada w to wszystko, także wiecie. No, dobra, to nic. To dzisiaj się już z Wami żegnam i uciekam. Idę zjeść spaghetti. Mała się teraz obudziła akurat. Dobra, to na razie. Trzymajcie się, pa, pa.